Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Ala Witek z tej strony. Jak zwykle jest mi niezmiernie miło, że chcieli Państwo spędzić czas w naszym towarzystwie. Dziś będziemy rozmawiać o zajęciach, warsztatach kulinarnych prowadzonych w ramach projektu Centrum Ludwika Braille'a. Porozmawiamy i z osobami, które jakby odpowiadały za organizację i prowadzenie zajęć oraz z ich uczestnikami. Lista gości dziś długa. Witam serdecznie panią Mariolę Łygas, panią Klaudię Chlewińską. Witam panie. Witamy. A także naszych uczestników warsztatów, pana Waldemara i panią Aleksandrę. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Witamy. W takim razie myślę, że na początek troszeczkę porozmawiamy sobie o stronie organizacyjnej. Jeśli będą Państwo, nasi słuchacze, mieli jakieś pytania do moich dzisiejszych gości, to oczywiście można je zadawać na dwa sposoby. Po pierwsze poprzez komunikator Skype na tyflopodcast.net, a także pod stacjonarnym numerem telefonu 123 834 835. Serdecznie zachęcam do kontaktu. Dobrze, to w takim razie chciałabym zapytać na początku panią, pani Mariolu, w ramach jakiego projektu odbyły się zajęcia i jaki był ich cel? Zajęcia odbyły się w ramach projektu Centrum imienia Ludwika Braille'a. Jest to projekt dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jest to już trzeci etap projektu, który właśnie dobiega końca. Do końca marca już trwa. W ramach tego projektu mamy kilka form wsparcia, z których korzystają uczestnicy. Zajęcia kulinarne odbyły się w ramach zajęć zwiększających samodzielność osób niepełnosprawnych, czyli w ramach czynności dnia codziennego. Rozumiem. A jakie były założenia tych zajęć? Czy to były jakby zajęcia dedykowane dla osób, które były jakoś już kulinarnie zaawansowane, czy też dla osób, które dopiero chciały ewentualnie z sztuką, powiedzmy, gotowania się zmierzyć po raz pierwszy? Ostatecznie okazało się, że właśnie grupa była bardzo zróżnicowana. Były i osoby, które potrafiły sobie dobrze nawet dosyć radzić w kuchni oraz osoby, które były na początkowym etapie, chciały się nauczyć nowych dla siebie rzeczy, więc to zróżnicowanie też dało pozytywny efekt tych zajęć. Naszym zamiarem na początku było, gdy z koleżanką, z Klaudią Chlewińską, zbierałyśmy grupę, żeby nauczyć osoby niewidome i słabowidzące nowych czynności, ale okazało się, że zainteresowanie takimi zajęciami jest duże, także ze strony osób, które sobie radzą, już gotują samodzielnie, ale może chciałyby podpatrzeć, jak coś można w inny sposób robić. Więc nikomu nie odmówiłyśmy, tylko wszystkie osoby zainteresowane mogły wziąć udział w tych zajęciach. Z racji, że grupy zrobiły się liczne, rozdzieliliśmy zajęcia na dwa dni. Na dwa dni, a jak liczne były grupy i jak długo trwały zajęcia, w sensie godzin? Zajęcia trwały około 3 godziny, 3 tak może i pół i grupy były pięcioosobowe, pięciu uczestników, ja, Klaudia i jeszcze do pomocy były asystentki, które są też działają w ramach projektu Centrum Ludwika Braille'a. Służyły wsparcie także w trakcie dojazdu na zajęcia, jak i podczas wykonywania wszystkich czynności kulinarnych. Aha, świetnie. To teraz chciałabym zapytać, jak o samą formę tych zajęć. Pytanie moje będę kierowała do pani Klaudii. Czy te zajęcia wyglądały w ten sposób, że cała grupa wykonywała poszczególne czynności, że tak powiem, naraz? Czy z każdą osobą jakby państwo cały ten proces indywidualnie przechodzili? Jedne potrawy robiliśmy wspólnie.
wszystkie czynności były podzielone na te łatwiejsze, od łatwiejszych do trudniejszych. Osoby, które były początkujące, osobom, które były początkujące, przydzieliłyśmy te łatwiejsze zadania, a osoby bardziej zaangażowane w gotowanie miały te trudniejsze, czyli te pieczenie, gotowanie, smażenie i tak dalej. I jednocześnie mogliśmy robić całe danie wspólnie, z tym, że my z Mariolą komentowałyśmy każdy krok robienia tej potrawy, żeby każdy miał taki całościowy obraz tego, jak wygląda proces robienia tej potrawy, mimo że robi tylko jej część. Jasne. A jak pani zdaniem radzili sobie uczestnicy z poszczególnymi czynnościami? Czy jakoś sami decydowali o tym, co będą ewentualnie chcieli robić? Jak tutaj z pani obserwacji to wynikało? Czy całość przebiegała sprawnie? Albo też jakie czynności ewentualnie sprawiały jakąś trudność? Na samym początku, jak rozdzielałyśmy zadania, powiedziałyśmy, jakie czynności są do wyboru i kto do jakiej czynności się zgłasza. Czyli jeżeli ktoś na przykład nie ugniatał nigdy ciasta, no to taką osobę przydzielałyśmy do ugniatania ciasta. I te osoby, które uczyły się pierwszy raz tych czynności, radziły sobie bardzo dobrze. Zarówno jak osoby, które były już bardziej zaawansowane i robiły te bardziej zaawansowane czynności, też radziły sobie świetnie. Co prawda kuchnia, którą mieliśmy, nie była stuprocentowo dostosowana do osób z dysfunkcją wzroku. No i wiadomo, że byliśmy nie w swojej kuchni, czyli każdy z uczestników musiał liczyć też na naszą pomoc, jeżeli chodzi o pieczenie, bo każdy piekarnik piecze inaczej. Oczywiście. Ale myślę, że poza takimi technicznymi rzeczami organizacyjnymi było bardzo dobrze i każdy sobie radził na miarę swoich możliwości super. Dziękuję bardzo. To teraz takie pytanie do pani Marioli. Gdzie zajęcia się odbywały? Zajęcia odbywały się w studio kuchennym na Bielanach. Było to studio wynajęte specjalnie na potrzeby tych zajęć. Niestety jest bardzo mała dostępność takich profesjonalnych studio kuchennych, gdzie wszystko byłoby w jednym miejscu i byłby duży wybór też tych sprzętów, z którymi uczestnicy zajęć mogliby się zetknąć niejednokrotnie pierwszy raz. A czy państwo jakieś specjalne kryteria przyjmowali podczas szukania miejsca na te zajęcia? Tutaj jakoś miało znaczenie dostosowanie sprzętu, niezbędna przestrzeń, względy bezpieczeństwa? Jak to wyglądało? Tak, właśnie na pierwszym miejscu stawialiśmy to, żeby było bezpiecznie dla uczestników zajęć, żeby można było tam też łatwo trafić, bo stawiamy na tą samodzielność uczestników. Były osoby, które docierały samodzielnie, dostając jedynie adres studia kuchennego. Kolejne to, żeby był ten sprzęt w miarę chociaż dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych wzrokowo, żeby tutaj można było zachować dla nich to bezpieczeństwo i ten komfort chociażby gotowania, żeby to była płyta indukcyjna. Chociaż oczywiście nie każdy taką kuchnię ma już w domu, ale na pewno daje ona więcej bezpieczeństwa osobom, które tutaj uczestniczyły w zajęciach. To pewnie uczestnicy sami zechcą o tym opowiedzieć. A kolejne to jest to, żeby była ta przestrzeń, w której nikt ze sobą się tak naprawdę nie będzie zderzał, będzie się czuł swobodnie, komfortowo i będzie to miał tą przestrzeń dla siebie. Jasne. To tutaj jeszcze w kwestii urządzeń zwrócę się z pytaniem do pani Klaudii. Z jakich urządzeń korzystali poza kuchenką jeszcze uczestnicy tych warsztatów? Poza kuchenką mieliśmy piecyki, to były piecyki elektryczne. No i poza tym to były podstawowe narzędzia. Każdy z uczestników miał swoje stanowisko i na tym stanowisku miał deskę, kilka noży do krojenia. Były to różne garnki, patelnie, tarki, zarówno taka do sera, jak i do tarcia, na przykład skórki cytryny, różne pędzelki do smarowania, trzepaczki, no wszystkie tak naprawdę przyrządy, które są niezbędne do gotowania. Okej. To nadal kontynuuję rozmowę z panią. Jak, na jakiej zasadzie odbywał się dobór menu, które było przygotowywane?
menu wybierałyśmy z Mariolą i zastanawiałyśmy się na początku, jaka będzie grupa. I stwierdziłyśmy, że jeżeli to będzie grupa początkująca, to menu będzie bardzo proste. Znaczy proste w tym znaczeniu, że będą potrawy proste do wykonania. Ale zgłosiły się różne osoby, więc musiałyśmy to trochę zmodyfikować. I zrobiłyśmy troszkę trudniejsze pierwsze danie, znaczy danie główne, a prostszy był deser. I tak podzieliłyśmy te czynności. Jasne. W ten sposób udało się i, że tak powiem, zaangażować do pracy osoby bardziej zaawansowane i te początkujące, tak? Zgadza się. To co w takim razie było przygotowywane? Pierwszego dnia przygotowywaliśmy pizzę od podstaw, czyli właśnie robienie ciasta, robienie farszu, sosu, no i cały ten proces pieczenia. A na deser były rożki z ciasta, z gotowego ciasta francuskiego, z farszem z jabłek, cynamonem, jakimiś tam bakaliami, rodzynkami i to też było pieczone i później lukrowane i ozdabiane. A drugiego dnia robiliśmy dwie zapiekanki makaronowe. Jedna była z szynką i w sosie śmietanowym, a druga była z mięsem mielonym i na deser także były te same rożki francuskie, bo uważałyśmy, że świetnie sprawdziły się na pierwszym zajęciu. Jasne. To jeszcze jedno pytanie mam odnośnie tutaj już samego wykonywania. Z którymi czynnościami uczestnicy radzili sobie samodzielnie, a przy których niezbędna była pomoc asystentów? Bo wspomniała pani Mariola o tym, że tutaj asystenci również towarzyszyli w trakcie tego gotowania. Bardzo zróżnicowane. Pomoc asystentów była bardzo zróżnicowana w zależności od tego, co kto potrafił, bo nieraz była potrzebna pomoc na przykład przy smażeniu, żeby wycentrować patelnię na środku pola indukcyjnego, żeby wybrać przyprawy, wymierzyć odpowiednią ilość przypraw, żeby wyjąć przede wszystkim i włożyć blachy do piecyka. Bo te piecyki były ustawione na ścianie, jeden pod drugim, one były wbudowane w ścianę. I osoby z dysfunkcją wzroku, jeżeli nie znały tych piecyków, to też się obawiały, szczególnie jeżeli ta blacha była wysoko. W takich rzeczach pomagali asystenci, ale też pomagali na przykład przy krojeniu, przy ścieraniu, bo zdarzało się, że niektóre osoby pierwszy raz się zderzyły z takimi czynnościami. Także pomoc asystentów była zależna od tego, asystentów i nasza, zależna od tego, w jakim stopniu kto sobie radzi w kuchni. Oczywiście, a chciałam panią zapytać o coś takiego w kontekście założeń tych zajęć. Czy państwo, ma pani takie wrażenie, że dzięki tym akurat potrawom, które zostały wybrane, udało się panią nauczyć gotowania tych potraw, czy nauczyć raczej pewnych umiejętności niezbędnych w kuchni? Ja uważam, że jeżeli osoba była początkująca, to nie ma szans, że po jednych zajęciach nauczy się gotowania takiej potrawy. Jeżeli ktoś był bardziej zaangażowany, to może niektóre zaawansowane, może niektóre wskazówki bym pomogły. Tylko jakby naszym założeniem nie było to, że te osoby wyjdą z konkretnymi umiejętnościami, czyli ta osoba będzie robić rożki, ta będzie robić zapiekanki. Moim zdaniem, szczególnie, że ta grupa była taka zróżnicowana, celem było to, żeby osoby, które w ogóle nie gotują i które nie są samodzielne, były w jednej przestrzeni, na jednych zajęciach z osobami takimi bardziej zaawansowanymi. I chodziło też o to, żeby zobaczyć, że osoby z dysfunkcją wzroku mogą czegoś się nauczyć, czegoś, co jest im przydatne do życia. I jeżeli ktoś w ogóle nie gotuje, spotka się na takich zajęciach z osobą, która ma bardziej zaawansowaną niepełnosprawność, albo taką samą, która sobie świetnie radzi w kuchni, może sobie pomyśleć, aha, może ja się czegoś mogę nauczyć, może coś jeszcze jest stracone. Dlatego moim zdaniem taki był główny cel, żeby przełamać jakąś barierę w myśleniu. Jasne. Ta bariera w myśleniu nie jest taka łatwa do przełamania, zwłaszcza jeżeli chodzi o gotowanie. Ja nawet pamiętam z własnych początków gotowania, obawiałam się właśnie poparzenia, ostrych narzędzi i najróżniejszych rzeczy takich, że po prostu nie zauważę, kiedy coś mi wykipi, albo że po prostu jakieś rzeczy, które będę przygotowywała, zwyczajnie będą, powiedzmy, nie wiem, wyglądały ostatecznie nieestetycznie, a tego nie zauważę, więc myślę, że to bardzo dobre założenie jest, jeśli chodzi o początek.
Ja myślę, że z funkcją wzroku często nie mogą przekroczyć tej bariery, ale najważniejsze jest to, żeby próbowały i żeby wyrobiły tak naprawdę swój sposób na gotowanie, bo nie możemy powiedzieć, że jest jakaś określona metoda uczenia czynności życia w tym gotowaniu, tylko wypracowujemy ją z każdym indywidualnie. Jasne. Dziękuję Pani bardzo. To jeszcze jedno pytanie natury organizacyjnej skieruję do Pani Marioli. Czy zamierzają Państwo w przyszłości w ramach projektu Centrum imienia Ludwika Braille'a realizować podobne oferty w sensie zajęć? Tak, projekt został już oficjalnie przedłużony na kolejne 2 lata, czyli będzie etap, nazwijmy to 4 i 5. I mam nadzieję, że uda nam się także wynająć studio to lub jakieś podobne, gdzie będziemy mogli się spotykać co jakiś czas z uczestnikami, żeby tak wspólnie pogotować, żeby mogli się wymienić doświadczeniami, tak jak Klaudia powiedziała, jedna osoba od drugiej może nauczyć się i może przejmie tą świadomość, że jednak są rzeczy, które mogę zrobić, tylko muszę przełamać tą swoją barierę lęku. Jasne. Dobrze, to myślę, że kwestie organizacyjne i sprawy wszelkie związane już z autentycznym przebiegiem zajęć sobie omówiliśmy. To ja teraz tutaj zapytam Państwa, naszych gości, beneficjentów projektu, jakie są Państwa odczucia odnośnie projektu. Na początek, żeby, że tak powiem, przybliżyć słuchaczom Państwa sylwetki kulinarne, chciałabym zapytać, czy Państwo jesteście osobami gotującymi samodzielnie, czy też w Państwa przypadku te warsztaty to było preludium do wielkiego gotowania. Może zacznijmy od Pani Aleksandry. Jeszcze raz, dzień dobry wszystkim. Ja jestem osobą, która nie gotuje samodzielnie. Dopiero teraz uczę się właśnie tych czynności, więc jestem początkująca i bardzo byłam szczęśliwa, że mogłam kroić produkty, mogłam też zetrzeć je na tarce. I co było dla mnie wyzwaniem, gotowałam też makaron. Aha. I co było takie w tych zajęciach dla Pani, co było największym wyzwaniem? Nie wiem, odcedzanie makaronu, tarcie właśnie, jak? Tak, odcedzanie i hartowanie makaronu było najtrudniejsze, ponieważ musiałam przenieść garnek do zlewu i przesypać makaron do szlaka. Rozumiem. Dobrze, to o to samo zapytam też pana Waldemara. Jak w pana przypadku wyglądało? Czy były to początki, czy już próbował pan własnych sił, jeśli chodzi o... Nie, to dla mnie to było zupełnie coś nowego. Słychać mnie? Tak, tak, oczywiście. I po prostu, jak to się mówi, no, tak jak od nowa zacząłem się uczyć żyć, od 2008 roku, tak samo to było dla mnie coś nowego, nie? I bardzo Mariolka mi pomogła przy tych pierogach. Pierogi na dzień, nie? Jak? Rożki. Robić i widelcem tak te brzegi zaginać, nie? Naokoło. No, bardzo mi się to spodobało nawet. O, to bardzo fajnie. Może przepis na deser przyda się w przyszłości. No i ser żółty na tarce tarłem. Do zapiekanki. Aha, i jak? Całe palce, no, czy było krucho? Chyba z pół kilo sera miałem. Nie? O, to rzeczywiście sporo siły potrzeba, żeby taki kawałek... Ja myślałem, że to on taki... Ta tarka była taka ostra, że tak lekko się szło, że nie wiem. No i teraz jeszcze się nauczyłem nożykiem obierać jabłko. Bo zawsze jadłem z tym. Jabłko jadłem razem ze skórką. A dlatego, bo pod skórką jest najwięcej witamin. Dlatego mi było szkoda tego obierania wtedy. No, ale trzeba było.
Jasne, jasne. To chciałabym jeszcze z panem przez chwilę porozmawiać. Jak pan ocenia formę i stopień trudności tych zajęć? Czy uważa pan, że taka forma zajęć, jaka była przygotowana, była adekwatna do państwa umiejętności, do państwa potrzeb? I czy zadania, które zostały akurat panu powierzone, były, że tak powiem, na poziomie pańskich aktualnych umiejętności, czy też coś było wyzwaniem, któremu pan by nie podołał? To znaczy, ja chciałbym powiedzieć, że bez pomocy asystentów to bym sobie raczej nie poradził. W pewnej chwili, na początku, nie? Bo mi pomogła i Mariolka mi pomagała. Pomagał mi Przemek. No ale Ola, ta moja koleżanka, co koło mnie siedzi, to słyszałem, jak to sobie dawała radę nieźle, nie? Może dlatego, że ona kobietą jest, nie? No jasne, kobiety przecież się rodzą z chochlą w dłoni, więc właśnie, jak mogłyby sobie nie radzić w kuchni. No ale po prostu człowiek się uczy całe życie. Całe życie się człowiek uczy i się wszystko nie nauczy, nie? Tak, to dziękuję bardzo. Jeszcze zapytam panią, pani Aleksandro, jak z pani punktu widzenia wyglądała forma zajęć i stopień trudności powierzonych pani zadań? Myślę, że forma była wspaniała, bo przygotowanie potrawy było pracą zespołową. I bardzo się cieszyłam, że mogę uczestniczyć i w tych zajęciach i po prostu podjąć wykonanie powierzonych mi czynności. Jasne. A czy pani zdaniem grupy takie pięcioosobowe były akurat w sam raz? Czy wolałaby pani na przykład w pojedynkę uczestniczyć w tego typu zajęciach w przyszłości? Myślę, że grupy były w sam raz dobrane, bo właśnie zróżnicowany stopień zaawansowania sprawił to, że mogliśmy, każdy z nas miał powierzone inne czynności i w związku z tym na pewno wpłynęło to na czas przygotowania potrawy. Jasne. To chciałabym na koniec zapytać państwa o taką rzecz. Czy gdyby podobnego rodzaju warsztaty były organizowane w przyszłości i mieliby państwo możliwość wzięcia udziału w tego typu zajęciach, to czy mieliby państwo na to ochotę i czego ewentualnie chcieliby się państwo na tych kolejnych zajęciach nauczyć? Może zaczniemy od pana Waldemara. No ja jestem chętny do wszystkiego, nie tylko na takich zajęciach, a na różnych, bo ja dużo uczestniczę w różnych zajęciach i dużo się nauczyłem. No a jeśli chodzi o gotowanie, to być może też jestem chętny. Chciałbym się nauczyć na przykład kurczaczka, jak się piecze, na przykład teraz jak się robi takie różne drobne ciasteczka takie, na przykład teraz jakąś suróweczkę, jak się robi, surówkę takie warzywne, takie wiosenną na przykład, nie? Jasne, jasne. No, a ja lubię takie dobre rzeczy, lubię. To miejmy nadzieję, że będzie potem okazja i sposobność. Ja myślę też. Wiosna i sałatka wiosenna, czy też surówka wiosenna jak najbardziej. A jak to wygląda w pani odczuciu, pani Aleksandro? Czego pani oczekiwałaby ewentualnie i czy miałaby pani ochotę wziąć udział ponownie w podobnych warsztatach? Oczywiście, że bardzo bym chciała uczestniczyć, jeśli takie zajęcia zostaną zorganizowane po raz kolejny. I na przykład interesowałaby mnie taka bardzo zaawansowana, ale dla mnie takie wyzwanie dla mnie, czyli przygotowanie ryby na przykład. A to ryby w kontekście jakiejś smażonej, w formie sałatek, czy w jakichś zalewach olejowych, octowych? W jakim sensie? Smażonej albo też w sałatkach. Jasne.
Pewnie. Ryba tam jest zdrowa i smaczna i jeśli są jakieś dobre pomysły i koncepty na jej przyrządzenie, to rzeczywiście warto byłoby się ich nauczyć. Dobrze, w takim razie dziękuję Państwu bardzo za przyjęcie zaproszenia do audycji. Naszym słuchaczom przypomnę, że moimi Państwa gośćmi były dziś panie Mariola Łygas i Klaudia Chlewińska, reprezentujące projekt Centrum imienia Ludwika Braille'a. Dziękuję Panią bardzo. Dziękujemy. Ja jeszcze może na koniec wszystkich słuchaczy zachęcę do przystąpienia do naszego projektu. Od 1 kwietnia przyjmujemy kolejne zgłoszenia do projektu. Osoby zainteresowane odsyłam pod numer telefonu 22 450 73, lub żeby pisały na adres mailowy clb, tak jak Centrum Ludwika Braille'a, clb@fir.org.pl. Dziękuję bardzo i oczywiście również dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia beneficjentom projektu, panu Waldemarowi i pani Aleksandrze. Miło mi było Państwa gościć. Dziękuję. Nam również. Wszystkiego dobrego. I życzę powodzenia i, że tak powiem, smacznych potraw w przypadku pana Waldemara sałatek, a w pani przypadku ryb. Dziękujemy. Dziękujemy uprzejmie. Dziękuję bardzo. Zapraszam do wysłuchania kolejnych Tyflo podcastów. Do usłyszenia. Ala Witek. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.